Warsztat pla. Kto chce wziąć udział w teleturnieju języka polskiego? Naprzód! Poziom łatwiejszy. Poziom łatwiejszy. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Start! Koźlęta kochane, spróbujmy dziś zagrać w taki turniej. Kto odpowie prawidłowo na najwięcej pytań, otrzyma na koniec lekcji szóstkę. Uzupełnij wyraz odpowiednią grupą literek. Przeciągnij grupę literek przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Kto chce odpowiadać? Halo, Bartoszku. Halo, myślę, jestem przekonany, że tak. Dobrze. Od jakiej litery zaczyna się nazwa przedmiotu widocznego na obrazku? Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź. Kto chce odpowiadać? Tu słucham, Kasiu. Myślę, że tak. No, niezupełnie. Czy ktoś inny chce spróbować? Ja. Bartoszku? Ja. No, niech będzie. No, niezupełnie. Czy ktoś inny chce spróbować? Mateuku, proszę. Wydaje mi się, że... Dobrze. Uzupełnij wyraz brakującą literą. Przeciągnij literkę przy pomocy myszki na odpowiednie miejsce w wyrazie. Kto chce odpowiadać? Ja. Bartoszku? Ja. Oto prawidłowa odpowiedź. Prawidłowo. Wyjdź. Warsztat plastyczny. Tak jest! Wyjście z zabawy. Zapraszam na lekcję matematyki. Tak jest! Zapraszam. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Start. Poziom łatwiejszy. Start. Dzisiaj dla odmiany sprawdzimy waszą wiedzę z matematyki oczywiście. Kto rozwiąże najwięcej zadań, otrzyma szóstkę. Zaznacz kliknięciem prawidłowy wynik poniższego działania. Kto się zgłasza? Proszę! Kasiu, ja proszę. Wie, no, mam na końcu języka. Myślę, że tak. Przykro mi. Może ktoś inny zna rozwiązanie? Ja! Słucham, Bartoszku.
Jestem przekonany, że tak. Bardzo dobrze. Jakich figur jest najwięcej na obrazku? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Kto się zgłasza? Proszę! Kasiu, ja proszę. Mam na końcu języka. Raczej jestem pewna, że ta odpowiedź. Dobra odpowiedź. Ułóż liczby od największej do najmniejszej. Kto się zgłasza? Proszę! Kasiu, ja proszę. Minutkę. Myślę, że tak. No, nie zupełnie. Może ktoś inny zna rozwiązanie? Jeszcze sekundkę. No, niech będzie. No, nie zupełnie. Może ktoś inny zna rozwiązanie? Zadaniem uczestnika mini-turnieju tematycznego jest odpowiedzieć prawidłowo na więcej pytań niż pozostali uczniowie. Każdy uczeń sterowany przez gracza ma swój klawisz do zgłaszania się. Matołku? Niech pomyślę. Niech pomyślę. Wydaje mi się, że... Bardzo dobrze. Wpisz brakującą cyfrę w puste miejsce działania. Kto się zgłasza? Ja! Matołku? Myślę... Tak, dobrze? Bardzo dobrze. Zaznacz kliknięciem liczby parzyste. Kto wie? Ja! Słucham, Bartoszku. Jeszcze sekundkę. Proszę. Przykro mi. Może ktoś inny zna rozwiązanie? Matołku? Niech pomyślę. Niech pomyślę. Wydaje mi się, że... A może... Już. Momencik. Wydaje mi się, że... Na mój kozi rozum powinno być... Oj, niestety. Może ktoś inny zna rozwiązanie? Hotel Królików. Piłka, no? Matołek? Halo! Tak jest! Ropu. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Poziom łatwy. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj zrobimy sobie mały wyścig wiedzy przyrodniczej. Kto rozwiąże najwięcej zadań, dostanie szóstkę od ropucha Tadeusza. Tak, Tadeuszu? Połącz liniami zwierzątka z ich domkami. Słucham. Halo, Bartoszku. Halo, niech będzie. Tak, ale nie do końca. To niepełna odpowiedź. Ktoś inny się zgłasza? Ja! Czyżby to było... Już, momencik. Już, momencik. Wydaje mi się, że... Myślę... Już, momencik. Wydaje mi się, że... Tak, brawo! Co to za owoc? Zaznacz kliknięciem właściwą odpowiedź. Słucham. Matołku. Ja! Czyżby to było... Oczywiście, że tak.
Tak, brawo! Podane nazwy ułóż według wielkości ssaków, zaczynając od najmniejszego. To ja! Matyłku. Wydaje mi się, że... Już, momencik. Wydaje mi się, że... Ajaj, niech pomyślę. Oczywiście, że tak. To nie jest poprawna odpowiedź. Ktoś inny się zgłasza? Ja. Bartoszku. Jeszcze sekundkę. Jestem przekonany, że tak. No nie. Ktoś inny się zgłasza? Proszę. Kasiu? Jeszcze sekundkę. Oczywiście, że tak. No nie. A oto poprawnie rozwiązane zadanie. Jakie zwierzątko znajduje się na obrazku? Ja wiem. Niech pomyślę. Czyżby to było? Myślę. A może... Na mój kozi rozum powinno być... To jest dobra odpowiedź. Podczas jakiej pory roku kwitną tulipany? Kto wie? Ja! Myślę, oczywiście, że tak. To jest dobra odpowiedź. Ile nóg ma sroka? Słucham. A może... Na mój kozi rozum powinno być... To jest dobra odpowiedź. Wyjście. Za hotel królików. Oczywiście, że tak. Poziom łatw start. Podaj królikom przedmioty, o które przemyślej. Natychmiast! Podaj mi proszę but. Poproszę drabinę. Poproszę linijkę. Czy możesz podać mi kosz? Zobaczymy, jak zostałeś oceniony. No, dobrze. Doskonale, króliki są zadowolone. Przed tobą następna runda. Podaj mi coś Brodę niebieskiego. Poproszę. Zjadłbym miskę Daj ryżu. Daj mi coś czerwonego. Podaj mi proszę płaszcz. A masz coś różowego dla mnie? Chciałabym coś pomarańczowego. Koniecznie potrzebuję but. Coś białego, tak, coś białego. Przydałoby mi się... miasto. Zobaczymy, jak zostałeś oceniony. Doskonale. Masz moje pełne poparcie. Bardzo dobrze. Doskonale. Króliki są zadowolone. Wyjdź. Teatr piłka nożna na sali. Tak jest! Zawodnicy są gotowi i już za moment sędzia rozpocznie spotkanie.
na trybunach! Wyjście. Teatrzyk lalek. Matołek. Gra z przeciwniki poziom łatwiejszy. Hello kids. Today we're going to have a quiz. The winner will get a 6 from me. Let's go. Zaznacz kliknięciem słowa, które nazywają owoce. Anybody? Yes. Tu. Yes. Już. Momencik. Wydaje mi... Tak. Dobrze? Show. W języku angielskim piłka to... Who wants to answer? Matołek. Tu. Yes. Yes. Ja. Myślę... Tak. Yes. Indeed. W języku angielskim łyżka to... Who wants to answer? Tu. Matołek. Tu. Yes. Ja. Yes. Oczywiście, że tak. This is not the correct answer. Anyone else? Ja. Ja wiem. Bartoszek, wyjdź. Kasiu, co to jest? Proszę. This is not the correct answer. Anyone else? No, mam na końcu języka. Wybieram to. Of course. Połącz w pary słowa napisane po polsku z odpowiednimi wyrazami zapisanymi w języku angielskim. Who wants to answer? Ja! Proszę! Matołek? Yes? Wiem. Yes? Myślę... Tak. Of course. Zaznacz kliknięciem słowa, które nazywają części ciała. Anybody? Matołek. Tu. Yes. Yes. Ja. Czyżby to było... Wydaje mi się, że... W języku angielskim trawa to... Anybody? Matołek? Yes? Yes? Ja. A może... Czyżby to było... Wydaje mi się, że... Of course. W języku angielskim płot to... Anybody? Ja. Matołek? Yes? Proszę. Yes? Czyżby to było...
Tak. Wyjdź przed szkołę. Teatrzyk lalek. Oczywiście, że tak. Scena pierwsza. Mama wysyła czerwonego kapturka do chorej babci z koszyczkiem pełnym smakołyków. Scena druga. Czerwony kapturek spotyka złego wilka. Czerwony kapturek spotyka złego wilka i zdradza niechcący cel swojej wyprawy. Scena trzecia. Podstępny wilk napada na babcię. Scena czwarta. Czerwony kapturek przychodzi do babci, ale babcia wygląda podejrzanie. Scena piąta. Przychodzi leśniczy i przepędza wilka, jednocześnie ratując czerwonego kapturka i jej babcię. Za dużo lalek na scenie. Za dużo lalek na scenie. Wyjdź przed szkołę. Najmądrzejszy kozioł świata. Piłka nożna. Zawody matematyczne. Turniej słówek. Zawody matematyczne. Wejdź do szkoły. Najmądrzejszy kozioł świata. Gra w kapsle. Czy na pewno chce? Wyjdź przed szkołę. Piłka, turniej słówek. Zawody, turniej tak słówek. Jest. Zawody, turniej słówek. Tak jest! Poziom trudniejszy. Poziom łatwiejszy. Gra na czas. Gra z przeciwnik, gra z przeciw. Gra na czas. Poziom trudniejszy. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Start. Uwaga! Start! Witaj na turnieju słówek. Twoim zadaniem jest odgadnąć 5 coraz dłuższych słówek. Turniej wygrywa ten z graczy, którego koziołek pierwszy uderzy w gong wiszący między drzewami. A witaj! Thank you.
Witaj na turnieju słówek. Twoim zadaniem jest odgadnąć 5 coraz dłuższych słówek. Turniej wygrywa ten z graczy, którego koziołek pierwszy uderzy w gąg wiszący między drzewami. Aby przesunąć koziołka do przodu, należy odgadnąć literki tworzące słowo wyświetlane u góry ekranu. Każdy koziołek ma do pomocy chrząszcza, którym kieruje gracz przy pomocy klawiatury. Te klawisze służą do poruszania chrząszczem w lewo i w prawo, a ten do wybierania literki, na której stoi. Niesamowite! Ależ sensacja! Marcinek wysuwa się na czoło. Niesamowite! Ależ sensacja! Baby.
Na prowadzenie wychodzi Matołek. Na prowadzenie wychodzi Matołek. I koniec! Zwyciężył Matołek! Gratulacje! Wyjście. Zawody na turniej słówek. Zawody matematyczne. Pa! Tak jest! Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Wystaw. Zawodnicy są gotowi? Zaraz dowiemy się, który kozioł najlepiej rozwiązuje zadania z arytmetyki. Zawody matematyczne wygra ten z graczy, który w określonym czasie rozwiąże więcej zadań. Oto Zawodnicy są gotowi? Zaraz dowiemy się, który kozioł najlepiej rozwiązuje zadania z arytmetyki. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez komputer. Zawodnicy są gotowi? Zaraz dowiemy się, który kozioł najlepiej rozwiązuje zadania z arytmetyki.
wyjść. Zawód piłka nożna. Naprzód! Dwóch na dwóch. Zawodnicy są gotowi i już za moment sędzia rozpocznie spotkanie. Mecz wygra ten, kto strzeli przeciwnikowi więcej bramek przed upływem wyznaczonego czasu. Tutaj pokazany jest czas, jaki upłynął od pierwszego gwizdka. Mecz wygra ten, kto strzeli przeciwnikowi więcej bramek przed upływem wyznaczonego czasu. Tutaj pokazany jest czas, jaki upłynął od pierwszego gwizdka. A tu aktualny wynik. Zawodnicy sterowani są z klawiatury przy pomocy tych klawiszy. Trybunach! I gol!
spotkania. Patrzę na tablicę wyników. Zwyciężył Matołek. Gratulacje. Gra w kapsle. Tak jest! Ameryka Północna. Gra z przeciwnikiem sterowanym przez Ameryka Północna. Start. Rozpoczynamy wielki rajd dookoła Ameryki Północnej. Czy zawodnicy są gotowi? Jaka będzie odpowiedź Amerykanów? Wyścig wygra ten z graczy, który jako pierwszy przeprowadzi swoje kapsle dookoła planszy. Kolej na Meksyk! Ruch Kanadyjczyków. Ruch należy do Amerykanów. Kolej na Meksyk. Wyjdź za najmądrzejszy kozioł świata. Naprzód! Poziom trudny, poziom łatwiejszy. Start. Witamy kolejnego kandydata do tytułu najmądrzejszego kozła świata w kategorii juniorów. Szczęścia będzie próbował tym razem koziołek Matołek z Pacanowa. Matołku, przypominam ci, że twoim zadaniem jest odpowiedzieć na jak najwięcej pytań z różnych dziedzin. Jeśli popełnisz choć jeden jedyny błąd, będziemy musieli zakończyć zabawę. Poproszę o następne pytanie. Witaj w turnieju o miano najmądrzejszego kozła świata. Twoim zadaniem jest odpowiedzieć prawidłowo na jak największą ilość pytań. Jeden jedyny błąd eliminuje cię z dalszej zabawy. Kliknij tu, aby wylosować dziedzinę, z której pochodzić będzie następne pytanie. Wpisz brakującą cyfrę w puste miejsce działania. Czyżby to było... Gratulacje! Poproszę o wylosowanie pytania. Dopasuj prawidłowe wyniki do działań. Przeciągnij myszką wyniki na właściwe miejsce. Gratulacje! Poproszę o następne pytanie. Podczas jakiej pory roku ptaki odlatują do ciepłych krajów? Czyżby to było... Nie wiedział. No dobrze, nic panie Matołku. Obawiam się, że nie mogę ogłosić pana najmądrzejszym kozłem świata. Do zobaczenia niebawem za... Wyjdź. Wyjdź, czy na pewno chcesz wyjść z...